15 kwietnia 2020 roku i dobre informacje dla mieszkańców naszego miasta. Nie zanotowano żadnych nowych przypadków zachorowania, ale ani również nie odnotowano konieczności poddania kwarantannie kolejnych mieszkańców naszego miasta. To świadczy o tym, że Sieradz w dużej mierze jest wolny od epidemii. Życzę sobie i Państwu, aby zostało to jak najdłużej. Kolejne informacje dobre dla przedsiębiorców z terenu naszego miasta, które chciałbym przekazać, to decyzją radnych Rady Miasta, jednogłośną decyzją w dniu wczorajszym, przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płatności podatku od nieruchomości w terminach przypadających na kwiecień, maj i czerwiec. Te terminy są odłożone do co najmniej sierpnia bieżącego roku, a maksymalnie do 30 września bieżącego roku. To duża ulga płynności finansowej dla naszych przedsiębiorców. Gorąco zachęcam do tego, abyście Państwo stosowne wnioski pobierali ze strony internetowej Urzędu Miasta, żebyście pobierali stosowne wnioski z Biuletynu Informacji Publicznej, ale również zapraszam do kontaktu w siedzibie Urzędu Miasta. Stosowne wnioski będą do pobrania w przedsionku Urzędu Miasta. Bardzo proste oświadczenie, bardzo prosty dokument. Zachęcam do korzystania z tej formy pomocy. Druga dobra informacja to taka, że przekazaliśmy 70 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. Te 70 tysięcy złotych zostanie przekazane głównie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, która realizuje swoje zadania w ramach ratownictwa gaśniczego, Krajowego Systemu Ratownictwa. To będą zakupy kombinezonów, środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic i innych potrzebnych, niezbędnych do realizacji swoich zadań, urządzeń czy wyposażenia. Również będziemy zakupować stosowne środki dla właściwej pracy Urzędu Miasta, ale planujemy również przeprowadzenie dezynfekcji przystanków i placów zabaw. Musimy się przygotować do tego, że przychodzi czas taki, aby taką dezynfekcję przeprowadzić po tym trudnym okresie i do tego chcemy być przygotowani. Mam nadzieję, że jutro spotkamy się w równie dobrych nastrojach. Do zobaczenia jutro.